Suwałki mają w swoich gminnych zasobach niemal 200 budynków mieszkalnych, a ilość znajdujących się w nich mieszkań przekracza 1900. Większość z nich, aż 1350, jest według oceny specjalistów w dobrym stanie technicznym. Stan nieco ponad 500 określa się jako średni, ale w 51 przypadkach mówimy o stanie złym. Aż 47 mieszkań z tej ostatniej kategorii jest w na tyle niedobrym stanie technicznym, że trzeba było wyłączyć je z eksploatacji. Są to lokale położone w pokoszarowej kamienicy przy ulicy Sejneńskiej 22. Tymczasem potrzeby mieszkaniowe Suwałczan są poważne. Średniorocznie wniosek o przydział nowego lokum składa 150 potencjalnych najemców. Jak oszacował ratusz, w ciągu nadchodzących pięciu lat, zaledwie 10% wnioskodawców dostanie klucz do komunalnego mieszkania. Ratusz planuje, że w tym okresie uda się wyremontować wspomniany wcześniej budynek przy Sejneńskiej i udostępnić tam mieszkania dla ponad 40 rodzin. W rozwiązaniu problemu mieszkaniowego z pewnością pomogłoby wybudowanie komunalnego bloku. Taki planowano posadowić przy ulicy Reja, ale realizacja tej inwestycji zależy od jednego warunku pozyskania nań zewnętrznych funduszy. W planach samorządu jest również sprzedaż mieszkań komunalnych i najemcom. W nadchodzącej pięciolatce program przewiduje zbycie około 250 lokali. Miasto zamierza nadal trzymać się zasady, że do sprzedaży nie będą przeznaczane lokale mieszkalne w budynkach zabytkowych, nieruchomościach w 100% należących do miasta. Nie zostaną także wystawione na sprzedaż mieszkania socjalne i wynajmowane na czas określony oraz zadłużone. W ciągu nadchodzących pięciu lat lokatorzy będą musieli liczyć się również z podwyżkami opłat. Rokrocznie stawka bazowa według prognozy miasta będzie rosła o 6%, ale dotyczy to wyłącznie czynszu. Koszty Eksploatacji to odrębny temat.